Cześć kochani, witajcie ponownie. Tak, porozmawiamy sobie o energii budynków. Czym jest energia budynków? Dlaczego materiały, z których budujemy, są nacechowane energetycznie? I jak sobie z tym radzić? Dlaczego istnieje prawdopodobieństwo, że w tym kościele tam mogło dojść do takich zdarzeń, ale niekoniecznie jest to bardzo prawdopodobne. Ale dlaczego się tak dzieje? Zauważcie, że kościoły są jak takie midpointy. No mamy taki coffee shop w Holandii, nieważne. Są jak takie midpointy. I to, kiedy my wejdziemy do takiego midpointu, jest istotne, jaką my energię w sobie mamy, jakie emocje, co zostawiamy tam, z czym przychodzimy. I to dotyczy nie tylko kościołów, to dotyczy szkół, uniwersytetów, instytutów i tego typu rzeczy. Czyli generalnie wszystkiego, także o parku, w którym teraz w chwili obecnej przebywam, tego też dotyczy energia. W jaki sposób ludzie generują energię? Otóż jak wiecie, nasz mózg tutaj, tutaj są połączenia synaptyczne, aksony, dendryty, płyn mózgowo-rdzeniowy i te sprawy. Jak wiecie, tutaj w środku, jak i tutaj w całym naszym ciele przepływają protony, elektrony, nukleony i inne cząsteczki, atomy, pierwiastki, tego typu rzeczy. Wybaczcie, jest strasznie gorąco. I wyobraźcie sobie, że to, czym my karmimy nasze organizmy, jak sami wiecie, nawet sama woda, tak, jestem właścicielem Fuzji Smart, więc używam też wody Fusion. Jak wiecie, sama woda też ma kilojoule, kilokalorie, co to jest? Energia. Czyli to, co my dajemy do naszego organizmu, też z nas wychodzi. O, tutaj, w takich tabelkach możecie znaleźć tutaj. O, tutaj dokładnie, tu. Energię. Ile każdy produkt ma energii. A co to znaczy? Jeśli pamiętacie z lekcji fizyki, jest coś takiego jak tranzystor. Coś transformuje energię i to jest to, na co powinniśmy my, ludzie, zwrócić uwagę. To, co my wkładamy, to samo wysyłamy. Jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie? I nie tylko za młodu, jak się okazuje, bo nasze ciało nosimy ze sobą, ten nasz pojemnik nosimy ze sobą całe życie. Dlatego bardzo ważne jest to, co jemy, w jaki sposób się odżywiamy, także później w jaki sposób umiemy gospodarować tą energią. To nie jest tylko to, że my ją przyswajamy i my ją wydalamy. Nie, my także nią zarządzamy. Jesteśmy w stanie zarządzać energią naszych ciał, dlatego stworzyłam dla was specjalnie MediFood, żeby oczyścić wszystkich ciał energetycznie. Dzięki temu ludzie nie będą chorować tak na depresję, nie będą tak smutni, nie będą samotni, nie będą chorować na innego rodzaju, między innymi choroby psychiczne, choroby układu krążenia, układu oddalniczego i paru innych, które w naszych organizmach są, które powodują to, że funkcjonujemy dobrze. Tak więc zwróćcie uwagę, kochani, na to, jakie produkty kupujecie, jaką one mają zawartość energetyczną, a przede wszystkim, no tutaj na wodzie, tak, jestem w stanie wam pokazać, tutaj, ingredient. Zwracajcie uwagę na składniki każdego produktu, jaki kupujecie, z racji tego, że to, jakie składniki wchłaniacie, pamiętajcie, że jest to też chemia. Jak wiecie, wzór chemiczny H2O, woda. Nasze organizmy składają się w ilu? Czekaj, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W 80% z wody. Ja jestem w około 80% z wody. Tam ten pan, który idzie, jest w około 80% z wody. Tamta pani i tamten pan, i tamten pan, i tamten pan. Dlatego zwróćmy uwagę na składy chemiczne naszych pokarmów.
Dobrze znacie coś takiego jak prawo karmy. No to pomyślcie troszeczkę. Pamiętacie takie powiedzenie, że każdy jest kowalem własnego losu? Więc zapamiętajcie to raz na zawsze, że to od nas samych zależy, jaka karma do nas wraca. Więc dbajcie o siebie, odżywiajcie się zdrowo. Jeśli wchodzicie do takich przypadków jak kościoły, wchodźcie oczyszczeni energetycznie. Nie wchodźcie nabuzowani, nie wchodźcie agresywni. Jeśli macie żal, niech to będzie żal, niech to nie będzie żadna złość, agresja. Bo później między innymi z takich rzeczy dzieją się takie inne rzeczy, jak na przykład zjawiska paranormalne, zaburzenia pogodowe, innego typu rzeczy. My też się kłócimy przez to, że źle się odżywiamy tak naprawdę, ponieważ nasze mózgi wydzielają całkowicie inną energię. Parę lat temu rozmawiałam z jednym moich znajomych o tym, że chciałabym, żebym pomógł, że tak powiem, w dotarciu do uniwersytetu, gdzie mogłabym przedstawić moje odkrycie, gdyż parę lat temu odkryłam coś takiego jak komunikacja międzymózgowa, czyli to, że nasz mózg emituje energię, która jest w stanie oddziaływać ze środowiskiem i w ten sposób jesteśmy w stanie się komunikować. Nie wszyscy są to wybrani, gdyż jak sami wiecie, nasze mózgi są pofałdowane i to od tego, jak nasze mózgi funkcjonują, zależy to, jaką energię wydzielamy, więc dbajcie o siebie. Jak widzicie, to niedbanie o siebie powoduje to, że nie dbacie o wszystko. Także zadbajcie o siebie, jak się tylko da. I na następny raz opowiem wam parę ciekawostek energetycznych, odżywczych, sprawiających uśmiech. Pozdrawiam, trzymajcie się.